Nowy rok akademicki tradycyjnie rozpocznie się w październiku. W związku z pandemią nie wiadomo jeszcze, czy zajęcia odbędą się w trybie stacjonarnym czy zdalnym. Wiadomo natomiast, że Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu nie przyjmie nowych studentów kierunku lekarskiego. Powodem jest rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia. Przyjmujemy do wiadomości rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 16 lipca 2020 roku w sprawie limitu przyjęć na studia na kierunku lekarskim, które nie uwzględnia naszego uniwersytetu. Rozporządzenie to jest pokłosiem ubiegłorocznej negatywnej decyzji Polskiej Komisji Akredytacyjnej, która postawiła szereg zarzutów wobec sposobu prowadzenia u nas studiów medycznych. Radomska uczelnia będzie miała rok na uporanie się z problemami pozostającymi kwestią sporną między UTH a ministerstwem. Chcemy podkreślić jednak, że wyciągnęliśmy wnioski i dokonaliśmy szeregu zmian, właściwie eliminując wszystkie powody zastrzeżeń. Kwestią sporną pozostawały niedostatki kadrowe oraz brak laboratorium do nauki anatomii. Kadra naukowo-badawcza została w zasadzie skompletowana, zaś Kolegium Anatomiczne rozpocznie pracę w marcu 2021 roku, co pozwoliłoby bez przeszkód prowadzić dydaktykę z tego przedmiotu na rok pierwszy. Jak podkreśla rzecznik UTH, decyzja ministerstwa nie będzie miała wpływu na rekrutację w kolejnych latach i kierunek lekarski w Radomiu nie jest zagrożony. Pragniemy podkreślić, że w żadnym stopniu nie są zagrożone studia na kierunku lekarskim prowadzone w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu. Wyraźnie stwierdził to w czasie swej ostatniej wizyty w naszym uniwersytecie wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego profesor Wojciech Maksymowicz. Studentów lat wyższych uspokajamy, że bez przeszkód będą mogli u nas kontynuować naukę. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny wciąż stara się o zmianę decyzji. Rekrutacja uzupełniająca na studia stacjonarne potrwa planowo do 30 września.